Witam serdecznie, z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj kolejny odcinek porad z serii jak promować swoją stronę na Facebooku i dzisiaj będziemy mówić o statystykach na Facebooku. Dlaczego? Dlatego, że analiza swojej działalności jest bardzo ważna. Zazwyczaj nie analizujemy tego, co robimy, ale poprzez zorientowanie się, w jakim punkcie jesteśmy i do jakiego punktu chcemy dojść i jak nasze działania do tego punktu nas prowadzą, możemy dowiedzieć się, czy też nasze działania są dobre, czy nasze działania są złe, co można wybrać jako dobre, z czego należy zrezygnować i w którym kierunku się rozwinąć. I w taki sam sposób, analizując stronę na Facebooku, możemy stwierdzić, które nasze posty są pozytywne, które dają jakikolwiek rezultat i jaki rezultat. I po prostu poprzez analizowanie statystyki możemy poprawić swoje działania na naszej stronie na Facebooku. Klikając tutaj na statystykę, pojawia się statystyka naszej strony, którą mamy. I tutaj mamy różne zakładki, podsumowanie, polubienia, zasięg, odwiedziny, posty i osoby. I na te zakładki możemy kliknąć oddzielnie i one będą pokazywać tutaj nam różne statystyki. Podsumowanie to jest po prostu ogólne podsumowanie wszystkich statystyk, tutaj tych szczegółowych. I możemy tutaj zobaczyć w pierwszym polubienia strony, łączna ilość polubień strony i jak to wyglądało w ubiegłym tygodniu, jak było w zeszłym tygodniu. Tutaj mamy te kolory i one pokazują nam różne krzywe. I tutaj mamy daty, zasięg posta. Tutaj też mamy ostatni tydzień i mamy całkowity zasięg naszych postów, jak było w stosunku do zeszłego tygodnia, po prostu wzrosło 47%. I tutaj mamy aktywność, ile mamy polubień, ile mamy komentarzy, udostępnienia i kliknięcia postu. Tutaj też są różne krzywe. Ale jak mówię, to są ogólnie. To jest tylko ogólny rzut. Tutaj będziemy za chwilę patrzeć dokładnie na wszystko. Tutaj na pierwszy rzut oka też możemy sobie zobaczyć nasze ostatnie posty, zasięg i aktywność, po prostu który post wzmaga aktywność wśród użytkowników, po prostu jakich postów powinno być więcej, a jakie posty na przykład nie wzmagają żadnej aktywności. Polubienia. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy zobaczyć polubienia w tygodniu, w miesiącu, czy w ostatnim kwartale, albo sobie zaznaczyć datami. Jeśli prowadzimy jakąś kampanię i chcemy konkretnie zobaczyć, jakie były polubienia w danym okresie, to tu sobie możemy zaznaczyć konkretne dni. Całkowita polubień strony, stan na dziś. I tutaj możemy zobaczyć dokładnie, ile było polubień każdego dnia, jak to wzrastało tu i przez to możemy na przykład sobie zobaczyć, co ja takiego zrobiłam tutaj, że te polubienia zaczęły wzrastać. Analizując takie momenty, możemy po prostu skierować naszą działalność właśnie na te momenty. Więcej takich momentów, które powodują, że polubienia rosną. Tutaj są polubienia netto. Co to są netto? Polubienia netto to są po prostu wszystkie polubienia i minus odlubienia strony, czyli te osoby, które kliknęły, że nie chcą lubić dalej, czyli cofnięcia polubień i wtedy możemy zobaczyć też takie momenty, kiedy było najwięcej polubień, co się też wtedy stało, co też zrobiłam i kiedy było najwięcej cofnięć polubień, którego dnia, po prostu, żeby zobaczyć, co też się stało w tym dniu, co też ja takiego napisałam, że te osoby
tego dnia przestały lubić tą stronę. Miejsca, w których polubiono stronę. To też jest interesujące. Najwięcej mamy tego niebieskiego, czyli na stronie. Na stronie, czyli jeśli ktoś wchodzi na naszą stronę i klika lubię to. Polubienia strony, inne urządzenia przenośne, twoje posty i inne. Inne urządzenia przenośne no to są na przykład z tabletu czy z telefonu na przykład. A tutaj polubienie jest poprzez posty, ale zazwyczaj przez post i tak trzeba wejść na daną stronę, żeby polubić. Tutaj może być polubienia strony, to może być na przykład przez rekomendacje. Jeśli lubimy jakąś inną stronę i pojawia się nasza strona, jeśli tam ktoś kliknie i polubi naszą stronę, to to właśnie może być tutaj to polubienie strony. Następna zakładka zasięg. Zasięg jest bardzo interesujący, dlatego że tutaj możemy zobaczyć zasięg bezpłatny i zasięg płatny. I tutaj możemy po prostu też zanalizować te punkty, najwyższe punkty, kiedy nasz zasięg, czyli pokazanie postu dla najwięcej ilości ludzi, kiedy dana ilość osób zobaczyła nasz post, możemy po prostu zobaczyć, co też to był za post. Polubienia, komentarze i udostępnienia. Tutaj mamy, ile mamy polubień, też z datami, ile mamy komentarzy, te różowe są komentarze i udostępnienia mamy ten ciemny kolor. Możemy też po prostu zobaczyć, oj, kiedy było najwięcej udostępnień, co też ja takiego zrobiłam, że było tyle udostępnień. Wtedy przechodzimy dalej i widzimy te posty z 20. Och, to był właśnie super piątek. I to ten super piątek, kiedy wszyscy mogą pod postem wklejać adresy do swoich stron. Ten po prostu post miał najwięcej zasięgu, ponieważ miał ponad 1000 odsłon. I aktywność mamy tutaj kliknięcia na post 368 aż, polubienia, komentarze i udostępnienia było 91. Po prostu to był właśnie ten post i klikając na taki dzień i obserwując te posty, po prostu możemy zobaczyć, co też wtedy zrobiliśmy, że było takie popularne i robić więcej tego, oczywiście jeśli to jest możliwe. Ja nie mogę robić super piątków każdego dnia, dlatego że super piątek może być tylko w piątek. Także po prostu patrzcie, które posty wywołują najwięcej reakcji. Tutaj mamy ukrycia, zgłoszenia jako spam, cofnięcia polubień, nie było tego wiele, całkowity zasięg. I tutaj mamy bezpłatny i płatny. Tutaj miałam płatny zasięg. Tutaj widzimy, że jeśli płacimy za promocję na Facebooku, to po prostu ten zasięg jest o wiele większy. Ja tutaj miałam sprzedaż mojego przewodnika, reklamę mojego przewodnika, dlatego tutaj miałam ogłoszenie na Facebooku. Ale tutaj też mamy te punkty, kiedy coś się dzieje i warto zobaczyć w tych punktach, co też zrobiliśmy. Odwiedziny. Tutaj mamy poszczególne miejsca, które są najbardziej odwiedzane przez naszych użytkowników. Tutaj też oczywiście możemy zobaczyć w ciągu tygodnia, miesiąca, kwartału, czy datami, czy tutaj możemy nawet sobie przesunąć troszeczkę i zobaczyć dany okres, kiedy to chcemy zobaczyć, co też się działo na naszej stronie. Najwięcej jest odwiedzin oczywiście na osi czasu. Potem mamy karta zdjęcia, ktoś wchodzi i ogląda nasze zdjęcia. Karta informacje, takie różowe, troszeczkę tutaj mamy tego różowego, czyli informacje o danej stronie, dlatego warto jest napisać trochę informacji o danej stronie, wypełnić po prostu tą stronę, żeby ktoś mógł się dowiedzieć, co my też mamy do zaoferowania. Karta osoby, które to lubią, czyli po prostu poprzez te osoby, które lubią już stronę. Przekierowania zewnętrzne. To też jest bardzo interesujące. Tutaj możemy po prostu sobie zobaczyć, z jakich stron dane osoby wchodzą na naszą stronę na Facebooku. I tutaj widzę, że dużo osób wchodzi z mojego bloga. Na przykład w tym dniu 6 lutego weszły 3 osoby. I tutaj mamy też
osoby, które wchodzą ze strony Polak Potrafi. Polak Potrafi to jest to projekt, w którym uczestniczą w tej chwili domowy ratownik. Zapraszam do tego projektu także. Stamtąd także możecie wejść na moją stronę, dlatego że tam jest link. To były odwiedziny, posty. I to jest bardzo interesujące właśnie tutaj, które z naszych postów, to możemy też zobaczyć w podsumowaniu, tu też są nasze ostatnie posty, ale tu możemy zobaczyć dokładniej, więcej po prostu, które posty wywołują najwięcej zaangażowania wśród naszych uczestników. Tutaj mamy dane dotyczące minionego tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i tak dalej. I mamy tutaj poniżej godziny w danym dniu, kiedy mamy najwięcej odwiedzających. To też jest bardzo interesujące, dlatego że warto jest publikować posty w momencie, kiedy mamy najwięcej odwiedzających na stronie. Tutaj widzimy, to nie jest aż taka strasznie duża różnica w ciągu całego dnia. Tutaj aktywność spada po północy, widzimy zdecydowanie, wtedy nie publikujcie nic na stronie, ale w ciągu dnia nie jest tak źle, widzimy, że tutaj najwięcej osób mamy powiedzmy pomiędzy 8 a 9 godziną wieczorem, więc sprawdźcie w ogóle, publikujcie posty i zobaczcie, jak to działa, kiedy najwięcej osób odwiedza Waszą stronę i tutaj możemy także zobaczyć posty, które posty trafiają do największej ilości osób i tutaj też mamy właśnie ten super piątek. Tutaj mieliśmy motywujący obraz, który zobaczyło także sporo internautów i tutaj mamy aktywność, czyli kliknięcie na post, to niebieskie i polubienia komentarze. I dlatego warto tutaj zobaczyć, jakie posty wywołują zaangażowanie, żeby po prostu więcej takich postów było na naszej stronie. Tutaj możemy zobaczyć typy postów. Typy postów, czyli jest to film, zdjęcia, linki, czy też zwykły status, zwykły wpis. Widzimy, najbardziej popularny jest film, potem zdjęcia, potem linki, a najmniej popularny tylko status, wpis, zwykły, bez linku, bez zdjęcia. I to jest faktycznie sprawdzone, udowodnione, że filmy są najpopularniejsze na Facebooku. Także jeśli możecie wrzucać filmy na swoje strony, oczywiście dobrze, żeby to były filmy troszeczkę tematyczne, żeby było więcej tych tematycznych filmów niż nietematycznych, to wtedy widzimy, że ta aktywność, oglądalność jest największa. Możemy także zobaczyć tutaj najpopularniejsze posty, wtedy te posty układają się w kolejności, które były najpopularniejsze. Ostatnia zakładka osoby. To jest także bardzo interesujące, żeby zobaczyć, kto też przebywa i jest fanem na naszej stronie. I tu widzimy, że 97% to są kobiety, 3% to tylko mężczyźni. I wiekowo najwięcej osób, najwięcej kobiet jest pomiędzy 31 a 44 rokiem życia. Inaczej jest troszeczkę z mężczyznami. W takich mężczyzn u mnie jest stosunkowo mniej niż tych po 45 roku życia i tych poniżej 34 roku życia. Tutaj mamy, z jakich krajów pochodzą. Najwięcej oczywiście z Polski, dlatego że strona jest w języku polskim. Tutaj jest bardzo interesujące, żeby zobaczyć, jakie osoby reagują na nasze wpisy. I tutaj też widzimy, że są to przede wszystkim kobiety, także w tej granicy wiekowej, w której byli poprzednio. I także jest mówiący językiem polskim i z polskim. I jakie tutaj mamy miasta. Bardzo interesujące. Mamy kilka osób, które są zaangażowane, które mieszkają w Londynie. I tak po prostu patrząc tutaj na tą statystykę,
na Facebooku, analizujmy naszą działalność, przeanalizujmy wszystko dokładnie i zobaczmy, co daje największe rezultaty, jakie wpisy nie dają rezultatów. Wyciągajmy wnioski, korygujmy, zmieniajmy strategię, żeby nasza strategia dawała najlepsze wyniki. I to jeszcze, co jest bardzo ciekawe w tej statystyce, tutaj w podsumowaniu mogę Wam pokazać na sam koniec, można dodać strony, które po prostu chcemy sobie zobaczyć, jak u nich też się sprawa przedstawia. Ja tutaj akurat mam moje dwie strony. Tutaj mamy, możemy sobie zobaczyć, ile było postów w danym tygodniu na każdej stronie, jak osoby reagują na te posty i jaki jest wzrost polubień, to widzimy procentowo po prostu. I możemy sobie dodać jakąś stronę, którą chcemy zobaczyć, konkurencyjną, czy niekoniecznie konkurencyjną tematycznie, czy też jeśli chcemy podejrzeć, jakie posty na innych stronach dają najwięcej zaangażowania, od razu możemy przejść do strony, którą chcemy konkretnie, albo możemy znaleźć jakieś strony tematyczne na temat innych mediów społecznościowych. Ja kieruję się przede wszystkim do osób mówiących w języku polskim, więc trudno konkurować ze stronami anglojęzycznymi, media w komunikacji społecznej. Możemy zobaczyć na przykład, obserwować tą stronę. Wtedy, jeśli zamkniemy, to ta strona nam się pojawia. I tu akurat było mało interesujące, dlatego że nikt nie polubił ostatnio tej strony. Więc możemy znaleźć więcej stron, które chcemy obserwować i dodać tutaj i patrzeć, jak się przedstawia sytuacja, co też robią te osoby, które są administratorami na tych stronach, żeby było więcej zaangażowania, wtedy po prostu możemy podejrzeć i robić podobnie, nie tak samo, ale może podobnie, zainspirować się po prostu. Dziękuję, tyle na dzisiaj, powodzenia Wam życzę, do usłyszenia.